przesłaniu, bo to jest zdanie, że ta poezja nigdy nie uzyska poklasku, no nie chcę powiedzieć o tłoku, ale tłumu, rynku. To są zupełnie inne światy, kiedy obserwujemy tę profesjonalnie tworzoną rzeczywistość życia literackiego, kolektywnie, z jakimiś numerami KRS-u, z biurami, sekretariatami, terminami, tabelami, no kompletnie się ten kolektywizm i biurokrację nie wpisuje indywidualizm i kreatywność. To oczywiście nie znaczy, o czym wielu z zebranych wie najlepiej, że nasz dzisiejszy bohater jest samotnikiem, jak to zdaje się pisał Miłosz przed laty, który na zagwastranym stryszku pisze liścik do narzeczonych, to kiedy Miłosz miał lat 20, tak pisał o poetach młodej Polski. Absolutnie nie. Jest i poczucie humoru, i dar improwizacji, tworzenie jakichś wydarzeń w przestrzeni publicznej, przebieranie się za Goethego, przejeżdżanie się dorożką, tworzenie towarzystwa miłośników wolniaka, grupy wolnistów. Służba Bezpieczeństwa miała z tym problem. Jeśli ktoś chce poczytać o tej stronie doświadczeń Henryka Wolniaka, polecam książkę zbiorową Osaczeni, napiętnowani. Jest tam rozdział poświęcony obrazowi pana Henryka, jego poczynań w oczach funkcjonariuszy i współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Oni mieli ogromny problem z żartami. No, oczywiście nie mieli poczucia humoru. I w związku z tym, jeżeli ktoś urządzał żartobliwe uroczystości związane z jakimś dzieckiem, niemowlakiem, to oni się mocno zastanawiali, kto to jest, co to za impreza i czy to jest serio. Gdzieś tam na wyższych szczeblach oficerskich świtało, że może to są w ogóle żarty, ale to tak nie od razu. Meldunek trzeba było stworzyć. Także, że tutaj na pewno nie jest to solipsyzm, na pewno nie jest to egotyzm. Ten zmysł społeczny funkcjonuje, ale to jest w wolności właśnie, jak nawet nazwisko mówi, już nie mówiąc o głównym haśle poetyckim, wolność, wielkość, wieczność. To jest w dobrowolności, nie żadne numery, nie żadne tabele, nie żadne plany, więc kompletnie ten świat lat 90. i później literatury poddanej rynkowi u nas tak bardzo, bo byliśmy stęsknieni za kapitalizmem, to jest zrozumiałe, poniekąd powrót kapitalizmu, ale w wypadku literatury wydaje mi się, że tutaj bardzo złe rzeczy się stały, że w drugą stronę przechyliło się wahadło, zabrakło miejsca na uszanowanie tych indywidualnych gestów twórczych, takiej prawdziwej różnorodności. Lepiej jest oczywiście produkować poetów tak, jak się produkuje stal czy tenisówki, tak standardowo. Tutaj trudno liczyć, żeby w takim świecie odnalazła się silna indywidualność, ale to nie nigdy, w którym kończę wstęp do Piękniej, to nie oznacza, że gdzieś na innym planie, niekoniecznie aż metafizycznym, ale po prostu estetycznym czy pluralistycznym, bardziej spluralizowanym niż rynek, nie odnajduje się godne miejsce dla takiej twórczości. Można by też było spekulować, czemu nie, że wielkie indywidualności rozwijają się ze swoją epoką. Ten, kto idealnie pisze tak, jak należy, to jest dziennikarz prasy codziennej. Teraz oczywiście jeszcze możemy brać pod uwagę jakieś bogatsze portale starannie redagowane. Natomiast z natury rzeczy, jeśli ktoś ma do powiedzenia coś oryginalnego, to nie będzie się spotykał z poklaskiem za życia. To nie znaczy oczywiście też, że nie ma pan miłośników tej poezji, ale nie można liczyć na to, że będzie to produkt rynkowy. Ja się tu wyposażyłam w rozmaite cytaty dotyczące tego, czym jest poezja. I czasami tu aż się prosi, żeby taki cytat przywołać. Słowo poetyckie jest przemyślą według mistrzów francuskiej poezji nowoczesnej.
słowo poetyckie przed myślą. No to nie może być myśl rachmistrza, który przewiduje sukces, planuje sukces rynkowy. Zresztą w ogóle poezja się nieszczególnie do takich zadań nadaje. Raczej nie przypadkiem tak się stało, że w latach 90. wylansowano, jak kiedyś mówiono, teraz się częściej promowano, raczej wydarzenia literackie, pewne projekty artystyczne w dziedzinie prozy, nieco mniej w poezji. Te nowości poetyckie są z natury niszowe. Chciałam zapytać o początki pańskiej twórczości. Jak to się w ogóle stało, że pan się poczuł poetą, że miał pan dość siły, żeby wysyłać wiersze na jakieś konkursy za młodu, żeby debiutować, żeby potem się starać o przyjęcie do Związku Literatów Polskich i jak to się odbywa? No to trzeba.